Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, mam już jakiś dłuższy czas na ten sezon grzewczy, tak naprawdę trzy pompy ciepła, czyli dwa klimatyzatory i jedną pompę ciepła, powietrze, woda. I no dzisiaj nie spróbuję odpowiedzieć na pytanie, tylko wam pokazać, czy warto taką jednostkę schować, tak jak widzicie tutaj, pod daszek. Czy jednak niech sobie stoi, śnieg, deszcz i cała reszta na nią sypie, leje się i w ogóle, bo w końcu do tego jest stworzona, żeby pracować na takich warunkach zewnętrznych. Także zapraszam was, zobaczmy jak to wygląda w praktyce, a przy okazji jeszcze ogólnie o różnych tematach i na koniec wam też wrzucę, jakie są na bieżąco teraz zużycia energii przez te trzy jednostki i jakie wychodzą koszty za ogrzewanie domu. Także zaczynamy od jednostki zadaszonej. Ona praktycznie cała jest zadaszona. Jak widać, pełno śniegu na niej nie ma, bo nie ma skąd za bardzo być. Co tam nadmucha delikatnie z boku, to nadmucha, ale ogólnie wszystko jest czyściutko, ładnie. Po prostu nie ma problemu tutaj żadnego z zaleganiem, z dodatkowym obladzaniem takiej jednostki. No jedyny, że tak powiem, może problem dla użytkowników w zimie, to trzeba by było, bo u mnie na razie jeszcze wiadro stoi, jeszcze długo tu postoi to wiadro, kabel grzejny do spustu zrobić, jak sobie robicie jakąś taką rednę albo coś tak u mnie. Coś będę kombinował tutaj, zobaczymy. Na razie mi wiadro w niczym nie przeszkadza. Także pod dachem na 100% nie zalodzi się, nie zasypie jej i nie będzie dodatkowo to jakoś przeszkadzało. Przejdźmy teraz do jednostki praktycznie tej samej firmy, bo to jest 3,5 kW, tam będzie 2,6 kW jednostka. Jednostka 2,6, jak widać w ciężkich warunkach pracuje, bo tutaj mi śnieg z dachu leci. Dlatego to jest tak, to było tak wymierzone, żeby właśnie jednostka nie była w linii spadania śniegu, także spada delikatnie przed nią, bo inaczej to już by tutaj za bardzo nie stało, przez to też jest wyżej podniesiona, żeby i skropliny, ale powiem wam, z skroplinami to nie ma żadnego problemu, ale i ten śnieg, który będzie uderzył, żeby nie bił w jednostkę, tylko właśnie, żeby sobie w ten niby, ten nie fundament, bo tutaj na trelinkach stoi. Ja tu jej kompletnie ani nie odśnieżam, ani nic nie robię. Zobaczcie, no trochę tam się śniegu nasypuje. One teraz nie pracują, bo one pracują w nocy i rano, a przez dzień u mnie grzeje pompa ciepła, a one tylko w nocy mi podtrzymują. No z tego co widać, lamele czyściutkie, troszkę tam się śniegu nasypało, ale przy każdym defroście raczej ten śnieg jest likwidowany. No i może też to robi, że ono jest blisko domu, zależy też z której strony ten śnieg zacina, ale u mnie przeważnie albo z południa daje, to wtedy praktycznie na nią w ogóle nie zasypie, a z każdej z tej strony, że tak powiem, jak na nią bije, no to nigdy w ten wymiennik z tyłu nie będzie biło, a tutaj zawsze wydmuchuje z niej wiatr. No idziemy do trzeciej jednostki teraz, że tak powiem, główne. Ja nie mam głównego źródła ogrzewania, bo ja tak naprawdę mam, tak jak mówię, 7-kilowatową, 3,5-kilowatową i 2,6-kilowatową, to razem chyba daje około 13 kW, jakbym wszystkie razem włączył. Czyli mam taką regulowaną, prawda, moc. Co mi trzeba, to sobie uruchamiam. I trzecia jednostka, która najciężej pracuje, 7-kilowatowa pompa ciepła, już po przeróbkach, bo był problem z wibracjami, jest przerobiony taki świński ogon a la Minecraft, to pomogło. Zostało też dobite 200 gram gazu, dlatego że tu jest 9 metrów linii i wymiennik rurowy mocy 17,5 kW, to jest podwójny wymiennik rurowy, on jest troszeczkę za duży do tej pompy ciepła. I tutaj jakby policzył zwoje, to mamy 14 zwoi po 100 cm, także 14 metrów to szło rury. I dobicie gazu bardzo pomogło, bo cała instalacja się uspokoiła. Nawet mogę powiedzieć, że zmniejszyło się zużycie prądu. Ono sobie teraz leci, jak widzicie, na 1400 W. Takie trzyma parametry dla znawców, że tak powiem. I na dom teraz leci
35,6. 35,6 wychodzi z bufora, a później tam już jak przejdzie jeszcze przez zbiorniki, to 34,6 wychodzi na dom. Także wróćmy do jednostki. I jak no mówiłem, ta jednostka najciężej pracuje, bo musi jak najwięcej energii dostarczyć, bo to jest jednak wymiana na wodę, a nie jako klimatyzator. Ale też albo jej wieje, tak jak o teraz, wali śniegiem z tej strony i mimo, że jest za ścianą, to zaciąga ten śnieg do środka, albo wieje od południa, a od południa wtedy znowu wali jej tutaj, w te lamele. Ona jest bardziej odsunięta tutaj, żeby miała czym oddychać. No jak widzicie, oprócz zaschronienia jest jeszcze warstwa śniegu. Póki nie było dobite gazu, to tutaj gromadził mi się wszędzie lód na dole. Ona się niby robiła pełen defrost, ale jednak tutaj wszędzie zostawało. Teraz jak widać jest ładnie, czyściutko. Tutaj tylko lód zostaje, ale widać jak włożę palca, prawda, to jak woda odpływa, to roztapia ten lód nawet przy wypiętej grzałce tacy. Tutaj grzałka tacy jest wypięta, grzałka pobierała 170 W, to na dobę daje 4 kWh i bez grzałki tacy, słuchajcie, nie ma żadnego problemu, wszędzie woda się leje, nawet możemy zerknąć pod spód. Ważne jest, żeby wszystkie luki, nie wiem co ja ona pokazuje, ale wszystkie, o widzicie jakie to są wielkie otwory, to wszystko ma być otwarte. Jeśli to wszystko jest otwarte, nie ma problemu żadnego. Woda sobie spływa swobodnie i się topi. Także dzisiaj jest plus 2. No niestety, jak widać, zaszarania się. Wczoraj był, znaczy nie, minus 2 dzisiaj jest, ale dalej wali tym śniegiem. Coś się słonko przebije, jutro ma być bardziej słonecznie, ale mroźnie. Także jak będzie mroźnie, to wymiennik, parownik, przepraszam, to jest parownik teraz. Parownik będzie czyściutki. Bo tak przynajmniej, że był minus 4 i powiem wam, przy minus 4 mniej zużywam prądu, mniej idzie mi na ogrzewanie jak teraz, bo wtedy nie robi defrostów. Wczoraj było plus 2 i defrost był co godzinę. To była masakra jakaś, że myślałem, że w kopciuchu zapalę, bo mi szkoda było tej pompy. Dzisiaj tak mniej więcej robi co półtorej, jak na razie, bo jest za wcześnie. No ale jak widać, no musi zrobić. Energię czerpie, powiem wam. Energię czerpię, teraz jest właśnie tak jak mówię, minus 2, minus 1,5, COP 3, COP się w miarę trzyma na tym samym poziomie, także fajnie to sobie leci. No i nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował. Zrobiłem taki prowizoryczny daszek na pompę ciepła z panela, to są akurat odgłośniki do rur heat pipe. To jest aluminium, bardzo lekkie, także nie obciąża w ogóle jednostki i zobaczymy, czy to w czymś pomoże. O, trafiliśmy na defrost właśnie w tym momencie. Zaraz będzie pompa robiła defrost. To nawet będzie ciekawsze, bo wszystko co jest zniknie nam tutaj. No i zobaczymy od nowa, czy ten śnieg, na pewno ono troszeczkę tego śniegu naciągnie, ale już tego padającego nie będzie tak. Ten padający nie by tak atakował. Od tej strony coś będzie tam jeszcze zacinało, ale z tyłu już ten wymiennik, parownik, przepraszam, parownik już będzie bardziej ochroniony. Także z ciekawości na sznurkach powiązane. No zobaczymy. No to dzisiaj raczej mi efektu nie pokaże, ale po paru dniach, albo przynajmniej przy jakiejś śnieżycy, na pewno będzie na plus, trzeba będzie obserwować. No i za chwilę wam pokażę już po defroście, jak się skończy, bo to już tyle filmów było na YouTubie o defroście, że to nie ma sensu. Ona teraz jeszcze wydłużyła z 6 do 8 minut sobie defrost, jak został gaz dobity. Dla mnie to na plus, bo wszystko się fajnie odladza, także zobaczymy się po defroście. A jeszcze przy okazji te słynne minus, przynajmniej u mnie maksymalnie było minus 19 na cienkiej rurce. Ostatnio tak patrzyłem, to wchodziło pod minus 16, było minus 13. Różnie to jest i nie ma to znaczenia do temperatury zewnętrznej. Tutaj od razu możecie zaobserwować
jaką pompa ma w tym momencie moc. Powiem wam, po dobiciu gazu też już na przedefrosta nawet nie wchodzi, nie wiadomo na jaką moc. O, zobaczcie, minus 18, minus 19 na cienkiej rurce mamy. Także wymienniki płytowe nie lubią czegoś takiego, a ten wymiennik sobie nic z tego nie robi. O, zobaczcie, jak się rurki zaszoroniły, przepływ jest 1150 litrów. O, ja się chwaliłem, a dzisiaj było minus 19. Także zależy, w którym momencie. I zobaczcie, ona idzie na 1100 watów teraz mocy, nie goni z tą mocą nie wiadomo jak. Tak jak mówiłem, na zewnątrz jest ona nawet tak, o, no minus 1,5 mniej więcej jest na zewnątrz, ten czujnik zaraz wisi koło pompy i tak to sobie leci. Także już teraz będzie ten minus nam spadał, a pompa będzie sobie podnosiła moc, żeby coraz bardziej odmrozić, no odszronić jednostkę zewnętrzną. I zobaczcie, tak jak mówiłem wcześniej, wystarczy, że są wszystkie otwarte przestrzenie na dole, leje się z niej na cud. No niestety, macie pompę ciepła, to jak nie macie odpływów albo grzanych innych gdzieś to spuszczać w dół, to no macie koło domu lodowisko, także czasem warto sobie ją gdzieś umieścić w takim miejscu, żeby po prostu się nie ślizgać. I wracamy do gry. Wymiennik, parownik, dalej mi się myli, parownik już odlodzony jest cały, ten pas zostaje, tu są ślepe rurki są. Także no, u tych co mają klimatyzatory Greenberg Prestige, to ten pas się nawet odladza. U mnie się nie chce odladzać nawet po dodaniu gazu, zostaje w takiej samej pozycji, ale to nie przeszkadza, bo porównanie do innych jednostek, COP mi się nie zmienia, częstotliwość defrostów też nie ma wpływu, tak po prostu ma, no i tyle. Także słuchajcie, tak, górę licznika widzicie, energię czynna pobrana, później zużycie w bieżącym miesiącu i w tym miesiącu już na ogrzewanie domu dwoma klimatyzatorami i jedną pompą ciepła zużyłem 418 kWh, licząc to po 300, po 80 groszy wychodzi 334 zł. Teraz, no niestety supla nie ma takiego miesięcznego, tylko albo co 30 dni, albo co 7. Ale zobaczcie, tutaj się zaczął nam się grudzień, ogólnie całe 30 dni. Można sobie zobaczyć średnie, jakie są pobory. Na pomarańczowe to jest klimatyzator 3,5 kW. Na, tam się hydrofor włączył. Na fioletowo to jest pompa ciepła 7 kW i na dole, na niebiesko, to jest klimatyzator 2,6 kW. Średnio i tak liczymy zawsze całość zużycia. I zobaczcie, przez te 30 dni to jeszcze było w listopadzie najwięcej. Zużyłem 34 prawie kWh. Tutaj macie w tym żółtym okienku na samym dole fazy 1 plus 2 plus 3 i na samym dole pokazuje ile kWh i ile mnie to kosztowało, jeśli to jest ustawione na 80 groszy. A teraz jak takie mrozy, nie mrozy były, nawet było około, o tutaj właśnie było minus 6 rano, później w dzień było około minus 2 i było małe wilgotność. Zobaczcie, 32 kWh. Przypominam, że ja przez noc w domu mam około 19-20 stopni, bo tylko klimatyzatory pracują. O, już nawet wam to pokażę, jak to wygląda, tylko muszę wejść na, przepraszam, nie minutowy, tylko muszę wejść na godzinny. I na godzinnym wam to właśnie pokażę. Przepraszam, nie ten, tylko ostatnie 7 dni na przykład. I zobaczcie, praca jest w dzień pompę ciepła, tam gdzie jest więcej flotowego, a w nocy pracują tylko i wyłącznie klimatyzatory, podtrzymując dom. Tutaj o, jeszcze pompa ciepła dobija zbiornik, bo wczoraj klima, została szybciej wyłączona, żeby klimy dmuchały, bo akurat było w domu ciepło, pompa ciepła się wyłączyła. To już później jej nie uruchamiam, sama się musi dobić, no i na takie dobicie pobiera, jakby nie było czasami, jeśli jest na zewnątrz właśnie kiepska pogoda i pół kWh. Także staram się, żeby pracowała od 22 do, znaczy inaczej, od 6 rano do 22, bo wtedy od 22 do 6 rano nie dobija w ogóle zbiornika. O, zobaczcie, tutaj w ogóle nie dobija zbiornika, tylko w nocy pracują dwa klimatyzatory, a później już ta praca, musiałem przejść, praca się zmienia, widzicie na dole,
niebieskie coraz mniejsze są, żółte też coraz mniejsze są, także tylko pompa ciepła zapewnia mi ciepło w domu. Nie muszą dobijać tej temperatury klimatyzatory. Chyba, że się wietrzy w domu, to wtedy 3,5 na górze się klima włączy, bo zobaczy spadek temperatury, bo u mnie wszystko jest sterowane z pilotów. Także tak to wygląda na minutowym. Tak jak mówię, skąd ja wiem i kiedy mam defrosty, bo minutowy mi to pokazuje. Tutaj mamy, o, na przykład, tu jest wzrost po defroście, wzrost poboru prądu, bo to jest 110 minut mierzone, 10-minutowe. Czyli jeśli spadek był o godzinie 9:30, kolejny spadek był, jeszcze moment, muszę przesunąć, o godzinie 12:08, no to dobrze, liczymy o 12, czyli 2,5 godziny pompa pracowała bez defrostu. Wczoraj na przykład, zobaczcie, defrost za defrostem praktycznie co godzinę. Zobaczcie, tutaj mamy 16:40 i za chwilę mamy 17:50, godzinę 10 defrost, bo taka mrzawka leciała, taka mgła była, że była masakra. Także tak to, słuchajcie, cały czas wygląda zużycia. Mi się wydaje, że nie są tragiczne na te temperatury, na to, że mnie nic kompletnie nie interesuje. Koszt ogólny już to jest 968 kWh za całe ogrzewanie w tym sezonie grzewczym. Tylko pamiętajmy, ja mam prosumenta, miałem jeszcze w magazynie i tym rachunkiem tak naprawdę jeszcze zapłaciłem za to, bo ten rachunek spowoduje to, że instalacje już mi się spłacą i później już tylko opłatę stałą mi zostaną i reszta będzie za darmo. A tutaj mamy licznik energii zużycia całego mojego domu w danej chwili. A moja małżonka akurat coś tam piecze na górze, placki i inne rzeczy, bo zobaczcie, chwilowe zużycie mam 4400 kWh, a pracuje jeszcze dodatkowo teraz pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, która pobiera 600 W, a tutaj nam pracuje, jeśli weźmiemy wszystkie fazy, sumujemy, 1650 W pobierają nam pompy ciepła, tylko tak. 3,5 kW jest, przepraszam, 2,6 jest na podtrzymaniu, bierze 29 W. Pompa ciepła 7 kW już zmodulowała po defroście, już sobie leci na 1580-1600 W i 3,5 jest, 38 W pobiera. To są jej elektronika i grzałki karterów, także razem nam wszystkie, że tak powiem, zjadają w tym momencie 1600 W, a do teraz wciąga 4000 W, bo coś się w nim ogólnie dzieje. Działa dodatkowo pompa ciepła 600 W, dodatkowo właśnie jakiś piekarnik, coś, i to od razu nam podbija wszystko. Zobaczcie, faza pierwsza, pobór mam tylko 24 W. Faza druga już jest 587, bo tutaj akurat na tej fazie pracuje jeszcze pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej. I na trzeciej lecę sobie na już poborze. Moment, będzie 3800 W. No niestety, pompa ciepła i piekarnik jest na tej samej fazie. No nie da się, słuchajcie, tego tak poustawić, żeby czegoś nie było, bo zawsze coś będzie, a czegoś nie będzie. No nie da się, no musi to z czymś zawsze pracować. Mógłbym to dalej poprzepinać, żeby klimatyzatory chodziły, inne rzeczy, ale ile tego piekarnika się używa w ciągu doby, w ciągu tygodnia, że tak naprawdę powiem. I produkcja, słuchajcie, produkcja. Falowniki stoją, jeden jest na 0, drugi jest 14 W, 140 W, także tutaj nie mamy nic fotowoltaiki, niestety. No tyle, co wam mogę powiedzieć. Koszty bieżące idą cały czas. W tym miesiącu ja zużyłem już 584 kWh, a tak jak mówiłem, na ogrzewanie poszło 335. Troszkę z fotowoltaiki dobiło zawsze to do przodu na bieżąco, a reszta idzie z magazynu. Jakieś wnioski by z tego wyciągnąć wszystkiego? Jeśli macie możliwość, to zawsze warto jednostkę zewnętrzną, jeśli można ją schować gdzieś w takim miejscu, ale że miała dużo powietrza oczywiście, bo ona musi mieć powietrze. Jak widzicie, te jednostki muszą mieć powietrza dużo, bo nie wolno zadusić tego. No, CO2 wam poleci wszystko i nic z tego nie będzie, ale jeśli stworzymy jej warunki, w których nie będzie miała dodatkowej warstwy śniegu, lodu, deszczu, no deszcz nie przeszkadza raczej, jak jest tam 3 na plusie, bo z tego deszczu to akurat mamy więcej energii, no ale to i tak jest wilgotność w powietrzu.
jakby nie było wtedy, to warto zrobić taki daszek. Ona ma wtedy lżej, a przez to daje wam więcej ciepła przy tym samym poborze energii. Także ja twierdzę, że warto zadaszyć. Tutaj w przyszłym roku może będzie taki daszek. Teraz jak widzicie, taka prowizorka, to są cały czas różne testy, nie testy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Druga jest pod dachem, a tą trzecią malutką, no niestety jej nie zadaszę za bardzo, bo tam nie ma sensu zadaszać. Dach jest od góry, śnieg leci w dół i jej się tam nic nie dzieje. Ta ma tutaj gorzej, bo właśnie akurat w to, co widzicie tutaj, w tą część parownika leci ten śnieg i tutaj zabija. Także tyle na dzisiaj. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Słoneczka wam życzę. Jutro jakieś u mnie słonko podobno ma być i pojutrze. I ma być coś chyba nawet minus 14, także też zrobię materiał przy tych temperaturach, jakie COP wychodzi. Sam jestem ciekaw, jakie COP mi wyjdzie przy minus 14-10, jeśli teraz tak przy minus 6, jeśli tutaj parownik jest czysty, a raczej jest czysty wtedy, bo nie ma dużej wilgotności, no to COP się trzyma dalej na poziomie 3, czyli no, powiem wam, bardzo dobrze. Tutaj cudu też nie oczekujmy, ale z drugiej strony markowe pompy ciepła gorzej działają, no a za to możemy ktoś opieprzyć albo nie, ale taka prawda jest, bo mam porównanie do różnych innych firm i ludzie się mnie pytają, ile ci to wyciąga, ile to, ja mówię, no tyle i tyle, jak na filmach, nie mówię, to moja gorzej, defroster robi inne rzeczy. Okazuje się, że pompy ciepła, które mają pojedynczy wymiennik i są pompami ciepła do grzania domu, no dla mnie troszeczkę to troszkę tak się mija z celem. Tutaj jest trzyrzędowy wymiennik i to temat fajnie sobie ogarnia, także no nic, wszystko po kolei, trzymajcie się ciepło, mało defrostów, dużego COP. Cześć.